Dziękuję bardzo, pani marszałek. W pierwszych słowach chciałam po raz kolejny zaprotestować wobec faktu skrócenia naszych wystąpień sejmowych z 5 minut do 3. Mamy tak samo dużo do powiedzenia jak inne ugrupowania sejmowe i żądamy tego, żeby przywrócono nam 5-minutowy czas wystąpień. A teraz do rzeczy. Pani marszałek, panie ministrze, nie zajmowałam się do tej pory dowodami osobistymi, ale muszę powiedzieć, że to, czego się dzisiaj dowiedziałam, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Znaczy rozumiem, że kolejny milion gdzieś nam uciekł, tak? Kolejna banieczka pękła i gdzieś pofrunęła. Mówicie państwo, że ABW przedstawiło ocenę, z której wynika, że urządzenia techniczne umożliwiające pobieranie odcisków palców nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, tak? Nie mogę w to uwierzyć. Zatrudniliście firmę do tego, żeby przygotowała ten system i na miesiąc przed jego funkcjonowaniem, przed jego wejściem do funkcjonowania mówicie, że nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Czy to prawda? Mówicie, że mieliście 2 lata na to i nie zostało przygotowane? Czy mówiliście o tym, że do samorządów te urządzenia mają trafić w połowie lipca, a 2 sierpnia miały zacząć pracować? Czyli samorządy miały mieć 2 tygodnie na to, żeby się przygotować do ich obsługi w czasie urlopowym, tak? Niech mi pan powie, bo ja nie jestem pewna, naprawdę chciałabym uwierzyć, że to nie jest prawda, ale czy ta firma, która wygrała przetarg, czy to jest jakaś zbieżność nazw firmy, czy też to jest ta sama firma, która na stronie internetowej pisze: naszym celem jest bycie dostawcą najbardziej konkurencyjnego sprzętu do zimowego i letniego utrzymania chodników, ulic, dróg oraz lotnisk. Czy to jest ta firma? Czy ta firma w Polsce dostarcza sprzęt do tego, żeby uwierzytelniać nasze dowody osobiste? Czy ministrem cyfryzacji jest obecnie pan premier Morawiecki? Czy za bezpieczeństwo odpowiada pan Jarosław Kaczyński? Czy cała Europa będzie musiała na nas czekać ze względu na to, że jesteście po prostu skrajnie nieudolni? Ile zapłacono tej firmie? Czy odzyskamy te pieniądze? Czy to jest kolejna afera na mniejszą skalę, ale podobna jak ta z respiratorami? Na koniec bardzo proste pytanie. Co się z wami dzieje? To już wygląda jak jakiś sabotaż albo celowa manifestacja nieudolności. Niczego nie potraficie dowieść. Dlaczego? Dlatego, że zajmują się tym niewłaściwi ludzie. To znowu pewnie byli jacyś przyjaciele królika albo jacyś dobrzy znajomi albo rodzina. Dlaczego? Powiem panu, panie ministrze. Nepotyzm zawsze tak się kończy. Dlatego, że mierny, bierny i wierny to po drugiej stronie monety ma nieudacznik, nierób i partacz. Znaliśmy to przez 8 lat. Pani poseł, dziękuję.